Premiera remastera Call of Duty Modern Warfare 2, czyli gry z 2009 roku, zaskoczyła nas swoją nagłą premierą, ale dzięki temu możemy rozegrać jedną z bardziej kontrowersyjnych misji w historii gier wideo. Mowa oczywiście o misji No Russian, na którą was teraz serdecznie zapraszam. Życzę miłego oglądania! O, No Russians. Z nami Bóg. Remember, no Russian. No Russian. To jest ta misja, która wywołała takie zamieszanie. Chyba wiadomo dlaczego. Chyba wiadomo dlaczego. Jezu, oni strzelają do cywilów. Ja chyba nie chcę. Ja chyba nie chcę. Zgłaszamy do prokuratury, to dokładnie. Myślę, że ten live będzie miał wyłączoną monetyzację. Jezu, straszna ta misja jest. Pamiętam, jak wtedy ona mnie mną wstrząsnęła, a teraz wstrząsa mną chyba jeszcze bardziej, jak jestem starszy o te 11 lat. Jest okropna. Ja pierdziudo, nie mogę na to patrzeć. Oni mówią, żeby nie mówili po rosyjsku, przecież to wygląda, oni wyglądają na ruskich z kilometra. Oni śmierdzą ruskim na odległość. Ja pierdziu. Szyby tak się biły? Dokładnie, akcent mają taki. Zupełnie tego nie przemyśleli. Akcent mają tak rosyjski, wyglądają na ruskich, ale udają, że nie są ruskimi.
Da się utrzymać taką tarczę, jak ktoś do ciebie strzela z takiego LKM-a? Już mi się nie chce w to wierzyć. Ja ich muszę od tyłu jakoś zajść, kurde. Macie granat. Zasłonicie się tarczą przed granatem? Chyba ja tam nie podchodzę, no. M4 pewnie jako druga broń. A, masz rację. A jak się z granatnika strzela? Oni są niezniszczalni, człowieku. Oni się w ogóle nie ten, nie ruszają. Chciałbym się schować, ale to nie ta gra. Dobra, z granatnikiem poszło szybciej. Ale emocje. Dziękuję, Toniak. Gdyby nie ty, jak zawsze ratujesz mnie z opresji. Hey, no Russian. That was no message. This is a message. The American thought he could deceive us. O nie! Kto by się tego spodziewał? All of Russia will cry for war. Kto by się tego spodziewał? W 2011 byłem w Afganistanie, to dopiero były emocje. O kurde.